Zapraszamy do odwiedzania gospodarstw i firm, które startują w konkursie Mazowiecka Agroliga 2022, etap wojewódzki, trzecia edycja. Celem konkursu jest wyłonienie i promowanie najlepszych mazowieckich rolników i agroprzedsiębiorców. Najlepszych, czyli takich, którzy potrafią zbudować na najwyższym poziomie swoje warsztaty pracy, którzy osiągają wysokie wyniki produkcyjne i mogą być wzorem dla innych. Zobaczmy, jak prezentują się tegoroczni uczestnicy konkursu. Dzień dobry Państwu, nazywam się Sylwester Olkowicz. I wraz z żoną Martą prowadzimy gospodarstwo rolne w miejscowości Zalesie, gmina Zawidz Kościelny, powiat sierpecki, województwo mazowieckie. Gospodarstwo przejąłem po rodzicach w 2006 roku. Posiadało ono wówczas 34 hektary. Obecnie z żoną uprawiamy 67 hektarów. Głównymi roślinami, które uprawiamy w naszym gospodarstwie, jest kukurydza na ziarno, na kiszonkę, buraki cukrowe, pszenica, pszenżyto, jęczmień oraz trawa. Głównym kierunkiem naszej produkcji jest hodowla bydła mlecznego. Obecnie posiadamy 55 krów dojnych o średniej wydajności 12 109 litrów za 2021 rok. Krowy karmione są TMR-em, czyli całkowicie wymieszaną dawką. Wszystkie nasze pasze są bez dodatku GMO, a w skład tego TMR-u wchodzi kiszonka z kukurydzy, ziarno kiszonkowe, śruta zbożowa, młoto browarniane, siano kiszonka oraz wszelkiego rodzaju dodatki. Tak wysoka wydajność nie byłaby możliwa dzięki wysokiej jakości paszom zbieranym w naszym gospodarstwie. I tak zbierana przez nas trawa posiada od 18 do 24% białka, a ziarno kukurydzy i kukurydza kiszonkowa od 35 do 38% skrobi w masie kiszonkowej. W przeciągu tych kilkunastu lat udało nam się skorzystać z kilku programów unijnych i tak w roku 2012 skorzystaliśmy z modernizacji gospodarstw rolnych na zakup prasy, przyczepy, pługa oraz rozrzutnika. W 2015 roku skorzystaliśmy z różnicowania w kierunku działalności nierolniczej na zakup suszarni oraz ładowarki teleskopowej. W 2022 roku z rozwoju usług rolniczych na zakup kombajnu zbożowego, zestawu do uprawy i siewu bezorkowego oraz wozu asenizacyjnego. No i również w tym roku udało nam się skorzystać z modernizacji gospodarstw rolnych na zakup ciągnika i kultywatora dłutowego. Początkowo rolnictwo nie było moim ostatecznym i życiowym wyborem, ponieważ skończyłem studia geodezji i rzeczoznawstwa majątkowego w Olsztynie. Jednak z czasem doszło do tego, że życie zweryfikowało plany i po prostu to rolnictwo stało się moją pasją i tak jest do dnia dzisiejszego. Oprócz żony oczywiście, która bardzo mnie wspiera i fizycznie, i psychicznie, pomagają mi również rodzice.
mama i tata oraz mamy jednego pracownika. Czasu wolnego niestety nie ma, ponieważ moi rodzice już są troszeczkę starsi i nie możemy pozwolić sobie na to, żeby zostawić ich tu sami. Także chcąc gdzieś wyjechać, chociaż nawet na dzień czy nawet na chwilę, musimy tak wszystko zaaranżować, żebyśmy wszystko sami zrobili. Także od porannego udoju, później po tym udoju możemy sobie gdzieś jechać, ale czy tak czy siak, żebyśmy na wieczorny udoju zawsze wrócili. I to jest jednak to, co trzeba tutaj zrobić. To jest wiklina. Wiklina jest to jednoroczny pęd wierzbowy. A ja nazywam się Andrzej Świątkowski. Jesteśmy teraz u mnie na plantacji wikliny w Lesznie. Jest to gospodarstwo wielopokoleniowe. Ja jestem czwartym pokoleniem w rodzinie, które kontynuuje uprawę tego właśnie materiału. Tak jak wspomniałem na początku, wiklina jest to jednoroczny pęd wierzbowy i jest on sadzony na plantacji. Uprzednio przygotowanym gruncie. Wiklinę sadzimy późną jesienią albo wczesną wiosną. Natomiast zbieramy ją w momencie, kiedy ona zgubi liście, kiedy ona skończy wegetację. Z reguły jest to miesiąc, końcówka listopada, początek grudnia. Natomiast termin cięcia musi zakończyć się najpóźniej w końcówce marca, zanim wiklina z powrotem zacznie wegetację. Ta wiklina, którą tu widzimy, jest to odmiana Salix americana. Ona charakteryzuje się tym, że ma najlepsze wartości plecionkarskie. Jest to jednoroczny pęd z racji tego, że wiklina nie może mieć żadnych odrostów i ścinamy ją co roku. Nieważne jakie da nam plony, jakie da nam osiągi, ważne, żeby to był jednoroczny pęd. Tak. Tą odmianę Salix americana ścinamy ją co roku. Natomiast mamy jeszcze w gospodarstwie drugą odmianę, którą ścinamy w cyklu 3 albo 4-letnim. Jest to odmiana powszechnie znana jako rośliny energetyczne, jako wierzba energetyczna. Wszyscy z nas na pewno kojarzymy kosz wiklinowy, z którą chodzimy codziennie na zakupy. Natomiast mało kto z nas wie, w jaki sposób ten kosz powstał. Skąd ta wiklina się wzięła i w jaki sposób została ona, że tak powiem, przygotowana. A ja tutaj chciałbym wam troszeczkę opowiedzieć cały ten proces sadzenia tej wikliny i dalej obróbki całego tego materiału do tego momentu, aż zaczniemy wyplatać ten kosz. Wiklina, którą zetniemy zimą, jest jeszcze sortowana na poszczególne rozmiary, ponieważ każda wysokość ma, że tak powiem, później docelowe zastosowanie. Czy to będzie na potrzeby plecionkarskie, czy to będą płoty wiklinowe, czy ewentualnie ta najgrubsza będzie użytkowana w celach melioracyjnych do umocnienia brzegów stawów, tak jak tutaj widzimy, na brzegach moglibyśmy wyłożyć tą wikliną. I taką wysortowaną wiklinę następnie składujemy i sezonujemy. Ponieważ ona w stanie suchym może być składowana nawet i około 10 lat. Taka wiklina nieokorowana trafia na kosze gospodarcze. Jak pamiętamy kiedyś w historii, jak nasi dziadkowie zbierali ziemniaki, czy tam ojcowie nawet zbierali ziemniaki w kosze. Natomiast tą wiklinę możemy również uszlachetniać poprzez gotowanie i korowanie. I taka wiklina właśnie okorowana, którą spotykamy w koszach zakupowych, ona została właśnie ugotowana i okorowana. Wiklina,
która została okorowana do produkcji kosza, może być jeszcze poddawana dalszej obróbce typu barwienia. Możemy ją jeszcze barwić na ciemno, ewentualnie rozjaśnić w stężonej wodzie utlenionej. Gospodarstwo liczy na chwilę obecną około 150 hektarów, z czego połowa upraw jest to właśnie wiklina. Jestem czwartym pokoleniem w rodzinie, tak jak na wstępie powiedziałem. Zapoczątkował to pradziadek, który materiał pozyskiwał nad Wisłą. Wtedy, w tamtych latach, nie było jeszcze plantacji, dlatego wszyscy z nas troszeczkę źle kojarzą, że wiklina jest to jakiś materiał dziko rosnący. Natomiast wiklina na chwilę obecną jest to materiał, który sadzimy, pielęgnujemy. Jest to materiał, który pochodzi z plantacji, który wymaga bardzo dużo zabiegów agrotechnicznych, żeby go przygotować, zanim powstanie ten właśnie koszyk. Z wikliną związana jest cała moja rodzina. Ja zajmuję się uprawą surowca, jak i mój starszy brat. Z kolei najstarszy zajmuje się jeszcze nauką młodych plecionkarzy. A siostra jest związana z produkcją koszy. Natomiast rodzice cały czas nam pomagają. Dzień dobry, nazywam się Wojciech Piotrowski, moje gospodarstwo leży w miejscowości Węgrów. Jest to gospodarstwo położone na obrzeżach miasta. Prowadzimy gospodarstwo rodzinne, które jest już w trzecim pokoleniu. Zaczynał mój dziadek Józef, później przejął mój tata Daniel, teraz ja gospodarzę, a już niedawno skończył szkołę mój syn, więc on powoli przejmuje. Gospodarstwo może przejmuje, to za dużo powiedziane, ale pracuje razem ze mną, tak jak ja przez 20 lat pracowałem ze swoim tatą i budowałem to gospodarstwo. Nasze gospodarstwo zajmuje się tylko i wyłącznie produkcją mleka i wszystko, co robimy, jest pod tym względem ukierunkowane. Mamy w tej chwili 200 krów mlecznych o wydajności rocznej 12 800 litrów mleka od krowy. Gospodarujemy na około 200 hektarów ziemi, z czego 85 hektarów jest własnych, reszta to dzierżawy. Uprawiamy 100 hektarów kukurydzy, 80 hektarów traw i 20 hektarów zboża różnego rodzaju. Nasza obora powstawała w kilku etapach. Jak ja zaczynałem pracę w gospodarstwie, było 16 krów w systemie uwięziowym w starym budynku. Później z tatą dobudowaliśmy oborę wolnostanowiskową i w miejsce starej obory budowaliśmy halę typu tandem 2x10. Ale z czasem to wszystko jakby zaczęło być trochę mało, trochę człowiek chciał więcej się rozwijać i w momencie, kiedy ja już przejąłem gospodarstwo od taty, podjąłem decyzję o budowie następnej obory, na którą w tej chwili patrzymy, to jest obora też wolnostanowiskowa i na tej oborze już doimy na robotach. Mamy trzy roboty firmy De Laval. Krowy są utrzymywane w systemie pierwsze żywienie. Polega to na tym, że krowy są w systemie wolnym. Krowa, która chce się najeść, musi wyjść na część korytarza paszowego i w tym momencie, wracając na legowisko, system decyduje o niej, czy krowa będzie dojona, czy nie. I bramka selekcyjna odpowiednio przepuszcza krowę. Jeśli krowa ma zezwolenie na dój, idzie na dojenie. Jeśli nie ma, idzie na leżenie. Po wydojeniu przez robota, krowa z powrotem wraca na stół paszowy, żeby znowu się najeść. Krowy do robota przychodzą po to, żeby dostać paszę treściwą. To jest zachęta, która powoduje ich chętne chodzenie.
Obora jest w pełni skomputeryzowana, posiada systemy zarządzania stadem, systemy wykrywania rui. A moim najważniejszym urządzeniem, które posiadam, jest mój telefon, na którym kontroluję całe stado. W każdym miejscu mogę zadecydować, co się dzieje z krową, mogę skontrolować, co się dzieje w robocie. No takie niestety na cały czas, ale jest to, ma to swoje plusy i minusy, bo człowiek jest niby wolny, ale uwiązany. Z powodu coraz częstszych ciepłych lat w oborze zostały zamontowane wentylatory automatyczne. Kurtyny w oborze są sterowane ręcznie, ale w tamtym roku oddaliśmy najnowszą część obory, w której jest izolatka, porodówka i tam już są kurtyny automatyczne, tam już są czujnik wiatru, czujnik deszczu, czujnik temperatury, gdzie to wszystko już jest samoczynnie się dzieje. Bardzo duży nacisk kładziemy na genetykę, ze względu na to, że w takiej oborze jak nasza my osiągnęliśmy już praktycznie pełen stan pogłowia i tylko przez poprawę genetyki możemy poprawiać wydajność naszego gospodarstwa. Najważniejszą rzeczą w gospodarstwie jest zapewnienie krowom jak najlepszej jakości pasz objętościowych, czyli trawy i kukurydzy. Trawę uprawiamy w systemie na polu. Nie jest to trawa, która rośnie ileś lat. Najdłużej łąkę utrzymujemy do 5 lat. A nawet są takie łąki, które przeorujemy co 3 lata, bo w ten sposób obniżamy koszty produkcji. Najlepsze białko jest białko zwiezione z łąki i najtańsze. Jeśli znajdę wolną chwilę, poświęcam na swoje hobby, a jestem myśliwym i jestem też myśliwym, ale zaangażowanym w prace myśliwskie, w organizacje, działam aktywnie w zarządach dwóch kół. I to powoduje taką, jest to moją odskocznią od codzienności. Nazywam się Sosnowski Janusz, to jest moja żona Wanda Sosnowska. Gospodarstwo przejąłem od rodziców swych w 1980 roku. Prowadziłem je do chwili obecnej wraz z synami Rafałem i Szymonem. W gospodarstwie pomagała mi również żona. Jest to gospodarstwo wielopokoleniowe, przechodzi z ojca na syna. Prowadzimy produkcję roślinną i zwierzęco. Obrabiamy 94 hektary, 70 własnych, 24 dzierżawimy. Odchowujemy od 850 macior prosięta w ilości 25 tysięcy na rok. Są sprzedawane do okolicznych rolników. Ja zajmowałam się domem, wychowaniem dzieci, a także mężowi pomagałam w hodowli macior. Zajmowałam się przy porodach, głównie przy karmieniu i przy też tak zabiegach kosmetycznych, czyli obcinanie ogonków, obcinanie ząbków. I dopóki synowie po skończeniu szkoły doszli do nas i pomagają nam w prowadzeniu gospodarstwa. Nazywam się Szymon Sosnowski. Wraz z bratem Rafałem oraz z małżonkami naszymi, Alą i Renatą, pomagamy, zajmujemy się tutaj w gospodarstwie. Brat zajmuje się głównie produkcją roślinną. Ja zajmuję się produkcją zwierzęcą. Obsiewamy do 30 hektarów pszenicy z 15 rzepaku, 15 jęczmienia i reszta kukurydzy. Maszyny mamy głównie ciągniki 3 Case'a i Newlanda i Zetora.
Nie stosujemy w ogóle nawozów sztucznych, tylko organiczne. No i moim zdaniem mamy bardzo dobre plony. W 2015 roku był pomysł taki, żebyśmy rozpoczęli budować chlewnie na 504 lochy produkcyjne. To był początek tak naprawdę mojej, tak jakby przyszło, mojego rozwoju w gospodarce, gdzie ja skończyłem studia budowlane, gdzie tak naprawdę nie miałem w ogóle styczności, raczej styczności miałem, ale nie miałem w ogóle tutaj zostać na gospodarce. Ale niestety jakoś tak robić dla kogoś, no nie widziało mi się. Wolałem robić dla siebie, być u siebie wszystkim, i pracownikiem, i zarządcą, każdym być. No i podjęta została decyzja w 2015 roku o budowie tej chlewni. Cała dokumentacja to była droga przez mękę. To było 2 lata dokumentacji, pozwoleń. Ciężko to szło. Następnie w 2016 roku zaczęliśmy budować chlewnię na 504 lochy. W 17, 1 czerwca, na Dzień Dziecka, przyjechały pierwsze lożki. Później wyproszenia były bodajże w listopadzie, coś koło tego, a następnie pierwsza sprzedaż prosząc 22 albo 26 stycznia była pierwsza sprzedaż. Wyniki, nawet my nie marzyliśmy o takich wynikach, ponieważ wcześniej jak rodzice chowali na rasach genetycznych typu PBZ, WBEP, 10. Tam 10 sztuk, to maciora jak odsadziła, to był fajny wynik. Na dzień dzisiejszy my sprzedawaliśmy wtedy w 2018 roku około 33 sztuki od każdej maciory, więc no, wydaje mi się, że to jest w miarę sensowny wynik. Tak naprawdę też i zyskaliśmy temu, że dzięki Wipaszowi, firmie, która odbierała od nas prosiaka, zagwarantowała nam odbiór prosiaka, nie mieliśmy problemu ze sprzedażą prosiaka. Jakoś cały czas to płynnie szło, że my wyszliśmy na prosto, a następnie jak była hossa w 2019 roku, no, zastanawialiśmy się, czy można spłacić kredyt, czy coś robić, czy działać, czy kupować ziemię, więc została wtedy podjęta decyzja o budowie kolejnej chlewni. My pobudowaliśmy kolejną chlewnię na 300 loch produkcyjnych, no i w tym momencie na dzień dzisiejszy już wróciliśmy do takiej zwykłej płynności, gdzie wszystko pięknie chodzi. Dzień dobry, nazywam się Uszyński Adam. Moja małżonka Natalia, 2 córki, Lucja i Ada. Prowadzimy gospodarstwo od 2014 roku wspólnie. Przejęliśmy je po rodzicach. Przejęliśmy 30 hektary łącznie z dzierżawami i 30 sztuk bydła, 30 krów. Od tej pory rozwijamy nasze gospodarstwo, staramy się jak najbardziej rozwinąć to gospodarstwo. Na dzień dzisiejszy posiadamy 80 sztuk dojnych i w granicach 50 hektarów ziemi rolnej. W dalszym ciągu w pracy w gospodarstwie pomagają nam rodzice. Wydajność, jaką osiągamy, to około 10 tysięcy. Ja zajmuję się w gospodarstwie przede wszystkim odpajaniem cieląt, pomocą w udoju, no a także wszystkimi dokumentami. W gospodarstwie przeważa uprawa traw, jest to około 20 hektarów, oraz kukurydzy, też jest to w granicach 20 hektarów. Reszta upraw to jest lucerna oraz zboża. Wszystkie te uprawy przeznaczamy na pasze dla zwierząt. Korzystamy ze wszystkich programów unijnych. W ostatnich latach zmodernizowaliśmy gospodarstwo. Postawiliśmy nowy budynek, jakim jest Tobora. Dokupiliśmy także beczkowóz. Beczkowóz jest z programu ochrony wód.
który wspomaga nas w nawożeniu upraw. Krowy są utrzymywane w systemie bezciółkowym na rusztach. Dój odbywa się na hali Rybia Ość 2x7. Mleko oddajemy do Mlekowity. Ostatnio na imprezie z okazji jej działalności zostaliśmy wyróżnieni za wysoką wydajność i wieloletnią współpracę. Dostaliśmy puchar, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Przejęcie gospodarstwa rozpoczęło się programem Młody Rolnik, za który zmodernizowaliśmy całą linię zielonkową. Było to 100 tysięcy złotych. A pomaga nam ODR zdecydowanie. Tutaj pan Podbielski nam bardzo wiele pomógł z Ostrowi Mazowieckiej. On czuwał nad naszymi wszystkimi wnioskami. Planów na przyszłość jest zdecydowanie wiele, oczywiście w ramach możliwości finansowych. W niedalekiej przyszłości próbujemy zakup sprzętu do podgarniania paszy, do zgarniania rusztów. Może w dalszej przyszłości zautomatyzować jeszcze bardziej udój, żeby ta praca szła jak najbardziej sprawnie. Chcielibyśmy pracować jak najbardziej nad genetyką bydła oraz zdrowotnością jego, żeby osiągać coraz lepsze wydajności. Jeżeli gdzieś wyjeżdżamy, to w 100% zastępują nas rodzice, którym jesteśmy za to bardzo wdzięczni. Wyjeżdżamy, ale od momentu postawienia obory. To nie było tak, że wyjeżdżamy. W poprzednim budynku nie mogliśmy sobie na to pozwolić. Nie było czegoś takiego, że byliśmy sobie w stanie pozwolić na to, żeby wsiąść i wyjechać i na tydzień nas nic nie interesuje. W momencie postawienia nowej obory wszystko jest bardziej zautomatyzowane, prostsze, łatwiejsze, wygodniejsze. I rodzice są w stanie sobie poradzić sami. Dzień dobry Państwu, moja żona Magdalena i Paweł Cupriak. Jesteśmy właścicielami tej plantacji borówki. Witamy Państwa na naszej plantacji. Znajdujemy się na Pułapinie Starej. Gmina Baranów. Tak, może znajdujemy się na pasie startowym lotniska, tego jeszcze nie wiemy. Z mężem 2 lata temu posadziliśmy tutaj krzaki borówki. Zaraziliśmy się tą pasją od męża brata, trochę podpatrzyliśmy, no i tak przyszło do głowy nam, że może my też byśmy spróbowali i udało się. Troszkę było wpadek, troszkę było potknięć, ale jakoś wybrnęliśmy z tego i dzisiaj krzaki po 2 latach no, wyglądają całkiem i dają też dobry plon. W tym roku zebraliśmy już 14 ton borówki. Nasze gospodarstwo 3 hektarów, tak, niecałych. Nasze gospodarstwo jakby jest podzielone na 2 profile. W gminie Baranów mamy borówkę, natomiast w Ożarowie Mazowieckim uprawiamy gladiole, czyli mieczyki. Posadziliśmy 4 odmiany borówki. Po 2250 krzaków. Jedną odmianą jest najbardziej popularna odmiana w Polsce Blue Crop, druga odmiana Duke, trzecia odmiana Blue Gold i Darrow. 4 odmiany różnie dojrzewające. Najwcześniejsza Duke, po środku Blue Crop i Blue Gold, na końcu Darrow. Przygotowania do tego sadzenia wyglądały bardzo intensywnie. Przy zakładaniu tej plantacji wspierała nas i fizycznie, i psychicznie, przede wszystkim fizycznie cała rodzina najbliższa. Nasz syn, nasza córka, nasz zięć. Przyszła synowa.
nawodnienie jest podzielone tej plantacji na cztery sektory. Każda sekcja się podlewa oddzielnie. Wraz z podlewaniem jest podłączona fertygacja, nawożenie. Drugim profilem naszej działalności są mieczyki, gladiole, które hodowali nasi rodzice, nasi dziadkowie. A teraz my. A teraz my. Mamy około 3 hektarów mieczyków. No jest to ciężka praca. Dużo pracy trzeba włożyć. Sadzenie. Z cebuli. Mieczyki rosną z cebulek, która, żeby uzyskać kwiat, potrzebuje od 70 do 110-120 dni, żeby wykwitł. My mamy około 60 odmian. Wiadomo, że róż jest blady, ciemny. No i nie kwitną wszystkie na raz, tak? To sadzimy stopniowo, żeby... Jedno pole już się kończy, wygasa, zaczynamy następne pole, tak? Jedne są późniejsze, jedne drugie są wcześniejsze odmiany. Pierwsze mieczyki sadzimy niemalże jeszcze jak śnieg. Prawie, jest. Że był śnieg, tak, w tym tak. roku. No i w ogóle, no... Pierwsze dni marca. Pierwsze dni. Jak tylko da się w pole wejść, to sadzimy. No i pierwsze pola sadzimy ręcznie, żeby były szybciej. A nie. Potem już maszynowe. Następną w tym roku zakupiliśmy sadzarkę. Bo do tego roku sadziliśmy wszystko ręcznie. Mieczki sprzedajemy też, mamy odbiorców z Litwy, bo u nas jest ten zwyczaj w Polsce, że przeważnie dzieci chodzą z kwiatami na zakończenie roku szkolnego, a na Litwie, Łotwie dzieci chodzą na rozpoczęcie roku szkolnego z kwiatami. No i dużym odbiorcą są, przed 1 września jest są odbiorcy z Litwy. Przyjeżdżają po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy tych mieczyków przed rozpoczęciem roku szkolnego. No i więcej chyba sprzedajemy na targowisku kwiatowym, na Bakalarskiej. Mamy też odbiorcę pocztę kwiatową. Tak, dużym odbiorcą też poczta kwiatowa. Jest poczta kwiatowa, z którą współpracujemy. Z założycielem w ogóle tutaj gospodarstwa ogrodniczego był mój dziadek z babcią. Nazywam się Wulf Marcin, prowadzę firmę od 2011 roku. Działalność rozpocząłem poprzez dofinansowanie, które otrzymałem z Urzędu Pracy. Było to 20 tysięcy złotych na początek działalności gospodarczej. Działalność gospodarczą zacząłem od spawania bram, ogrodzeń. Robiłem to sam. Początkowo wiadomo, pierwszy rok to było taka egzystencja, że tak powiem. Nawet zdarzały się miesiące, gdzie pożyczałem od rodziców na ZUS. No wiadomo, nie było tak klientów, nie było tak jeszcze roczek nie był rozreklamowany. No ale z czasem, co? Bank, kredo, szukanie działki. No i kupiliśmy działkę tutaj w miejscowości Lutocin na Sierpeckiej 14A. No i tutaj powstała 4 lata temu, w 2017 zaczęliśmy budowę, powstała hala produkcyjna. W 2018, gdyśmy otworzyli halę, kupiliśmy pierwszą przecinarkę plazmową.
No już zaraz za 2 lata, bo też już przybyło 5-6 pracowników, kupiliśmy drugą przecinarkę plazmową. 2 lata temu zaczęliśmy budować drugą halę. Praktycznie już jest odebrana, ale jeszcze tam zostały kwestie tam ocieplenia, ale już w niej działamy, w tym budynku, gdzie znajduje się składalnia maszyn rolniczych. No i tak to się ciągnie. Na dzień dzisiejszy zatrudniam łącznie 30 pracowników łącznie z biurem. No i tak staramy się dalej rozwijać. W tym roku zaczęliśmy również produkować przyczepy, tak zwane skorupy, wywrotki do tyłu. Staramy się tutaj na rynku bardziej lokalnym pomagać rolnikom, bo robimy duże inwestycje, tak jak na przykład też zajmujemy się wyposażeniem budynków inwentarskich. Też wyposażamy tuczarnie na 2-2,5 tysiąca sztuk trzody chlewnej. I to tak powiem szczerze, że tych rolników tak lokalnych w promieniu tam powiedzmy 30 km żeśmy sobie tak no, zaskarbili, no bo nie tylko duże inwestycje, ale też pomoc w jakichś tam mniejszych, drobnych rzeczach. Więc to jest ta duża baza klientów, zwiększa się z roku na rok coraz bardziej. No wiadomo, robimy inwestycje, wyposażenia, maszyny rolnicze, no też współpracujemy akurat dużo, tutaj pomaga nam Ośrodek Doradztwa Rolniczego, współpracujemy również z izbami rolniczymi. No i tak to się wszystko fajnie toczy. Jedynym minusem prowadzenia tej mojej działalności gospodarczej to jest czas dla siebie, ponieważ w domu jestem tylko gościem. Jestem na firmie od 5, zdarza się, że do 7, 8. Tak więc żona zawsze mówi, że wracam tylko do hotelu. No niestety, trzeba się poświęcać dla dobra społeczeństwa lokalnego i rolników. W ciągu tam 10 lat rozwinąłem tą działalność, ponieważ robię to, co lubię. Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Kołodziejski, jestem wójtem gminy Lutoć. Z Marcinem znamy się ponad 20 lat, dlatego że byłem jego nauczycielem w gimnazjum. Marcin założył firmę kilkanaście lat temu, jest to firma typowo rodzinna. Pracuje w niej brat Marcina, siostra, szwagier. Marcin zawsze jest uczynny, jeśli chodzi o pomoc przy różnej organizacji imprez kulturalno-oświatowych, przy festynach rodzinnych, przy dożynkach gminnych. Nigdy nie stroni od pomocy przy wykonywaniu drobnych prac dla Urzędu Gminy. Świetnym przykładem jest inicjatywa pani prezes Koła Gospodyń Wiejskich w Lutocinie, która przyszła do mnie z pomysłem stworzenia i postawienia serc do zbierania korków. Przykładem tutaj stoi przed nami. To były pierwsze serca wykonane przez firmę Rolmar, które stanęły właśnie przy Urzędzie Gminy w Lutocinie i przy Szkole Podstawowej w Lutocinie. Dzięki tej współpracy Marcin wykonał to całe to zlecenie charytatywnie dla dobra społeczności gminy Lutocin. Dzień dobry, Michalina Merta, dyrektor zakładu w Węgrowie. Bardzo serdecznie witam Państwa w swoim imieniu, jak również kolegi. Marcin Borus, kierownik działu współpracy z dostawcami mleka. W zakładzie mleczarskim w Węgrowie, w którym firma Hochland od 20 lat rozwija i produkuje produkty mleczarskie. W naszym zakładzie mamy olbrzymią proszkownię, którą widzą Państwo za moimi plecami. W niej proszkujemy zarówno mleko, jak i serwatkę w proszku. Mamy pierwszy w Polsce, jak również w Europie, koagulator do produkcji serów podtłuszczkowych dojrzewających, jak również nasze sery, które powstają na koagulatorze, plastrujemy i wysyłamy nie tylko na polski rynek, ale również na europejski. Wszystkie te wyjątkowe produkty, o których mówi pani dyrektor, wymagają wyjątkowego surowca. Wyjątkowego surowca, jakim jest mleko. Mleko pozyskiwane od około 500 rodzinnych gospodarstw z okolic Węgrowa. Są to gospodarstwa oddalone nie dalej, nie więcej niż 100 km od naszego miejsca, w którym się znajdujemy, od Węgrowa. Dział współpracy z dostawcami mleka, jest to 9 osób, które współpracują
z rolnikami, z naszymi dostawcami, 5 koordynatorów do spraw skupu, którzy w swojej codziennej pracy zajmują się doradztwem i pomocą naszym dostawcom w dbaniu o jak najlepszą jakość dostarczonego nam surowca, oraz 3 osoby, które zajmują się rozliczeniami i analizą surowca, który do nas dociera. Od około 20 lat naszą coroczną tradycją jest organizowany konkurs najlepszego dostawcę. Konkurs, w którym wyróżniamy w 5 kategoriach najlepsze gospodarstwa, z którymi współpracujemy. 5 kategorii, czyli największa ilość mleka, najlepsza jakość mleka, rozwiązania proekologiczne sprzyjające środowisku, dobrostan zwierząt oraz największy wzrost ilości mleka, czyli dynamika produkcji. Bardzo ważną kategorią, taką dosyć nową kategorią w tym konkursie jest dobrostan zwierząt. Wiemy, że to dzięki dobrostanowi zwierząt i zachowaniu dobrostanu zwierząt możemy pozyskiwać od nich mleko najwyższej jakości. Akademia Młodego Hodowcy jest to projekt, który wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka prowadzimy do około roku. Ma on na celu poprawę świadomości, poprawę wiedzy naszych dostawców. Skierowany jest on do naszych dostawców, jak i dzieci naszych dostawców, potencjalnych następców. Chcemy, aby mieli oni świadomość, żeby mieli oni wiedzę, jak produkować najwyższej jakości mleko, zachowując najwyższe standardy bezpieczeństwa żywności, zachowując najlepsze standardy dobrostanu, jak i jakości. W naszym zakładzie oprócz serów dojrzewających produkujemy również almectę, czyli naszą puszystą królową. Oprócz serka almectę w tym momencie rozpoczynamy produkcję jego wersji ale jako serek wiejski. Mogą Państwo już znaleźć w sklepach serek wiejski almectę z ricottą, ze skyrem, jak również w wersji kremowej. Przede wszystkim to, żeby w tym zakładzie powstały tak wspaniałe produkty, potrzebujemy bardzo dobrego mleka, o czym mówił mój kolega. Natomiast również to, co jest bardzo ważne, ważna jest jakość oraz pracownicy, którzy mają bardzo dużą wiedzę i którzy z mleczarstwem związani są od wielu lat. Jako Hochland bardzo nam zależy na tym, żeby być razem z mieszkańcami, razem z naszymi dostawcami surowców mleka, tutaj z lokalną społecznością budować dobre relacje. Bardzo istotne jest dla nas środowisko naturalne. Jako zakład w Węgrowie mamy bardzo dużo proekologicznych inwestycji, ale również wspólnie z działem marketingu promujemy sianie łąk. Sianie łąk almectę jest bardzo ważne dla nas ze względu na to, że dzięki pszczołom i dzięki łąkom możemy wspólnie razem ratować środowisko naturalne. Zakład w Węgrowie zatrudnia ponad 400 pracowników. Wszyscy nasi pracownicy związani są z okolicami Węgrowa. Niektórzy nawet z nich są naszymi dostawcami surowców mlecznych. Razem z naszymi pracownikami angażujemy się w bardzo dużo akcji, które wspierają lokalną społeczność. Wspólnie razem z miastem wybudowaliśmy siłownię przy szkole podstawowej, jak również wspólnie razem organizujemy bardzo dużo rajdów rowerowych, różnych akcji. Zakład w Węgrowie od wielu lat troszczy się o ochronę środowiska. Jako jedni z pierwszych zamontowaliśmy system OptiPartner, dzięki któremu możemy na naszej wieży suszarniczej kontrolować zużycie energii, które docelowo również przekłada się na zużycie przez nas gazu. Ponieważ energia elektryczna i środowisko naturalne jest dla nas bardzo ważne, jesteśmy w trakcie montowania baterii fotowoltaicznych. Wszystkie dachy na terenie naszej fabryki będą pokryte bateriami fotowoltaicznymi. Również montujemy zestaw kogeneracyjny i będziemy wytwarzać sami energię elektryczną z gazu, a w przyszłości mamy nadzieję, że z biogazu, tak żeby stworzyć jak najbardziej obieg zamknięty wytworzenia naszej energii. Thank you.
Dzień dobry. Witamy serdecznie. Rafał. I Aldona Nowak. Reprezentujemy Stowarzyszenie Witamina Ducha. Niestety nie możemy być z Państwem, ponieważ jesteśmy na długo wyczekiwanych, zasłużonych wakacjach. To jest ten czas, kiedy możemy sobie na to pozwolić, żeby odpocząć. Witamina Ducha to bardzo ważny projekt dla nas, o którym więcej opowie, co robimy, czym się zajmujemy, nasza pani kierownik Kasia. Pozdrawiamy serdecznie z pięknej i słonecznej Sycylii. Wszystkiego dobrego. Dzień dobry Państwu. Katarzyna Wrześniewska-Kamińska, kierownik Centrum Integracji Społecznej w Brudzeniu Dużym. Centrum Integracji Społecznej w Brudzeniu Dużym utworzone jest przez Stowarzyszenie Witamina Ducha. Funkcjonujemy od 2019 roku. Realizujemy reintegrację osób zagrożonych społecznie, jak również osób wykluczonych, osób uzależnionych od alkoholu, osób współuzależnionych, osób bezdomnych, które mają jakiekolwiek problemy społeczne. Współpracujemy z organizacjami, które jak gdyby mogą nam pomóc w reintegracji osób wykluczonych z terenu powiatu płockiego, z województwa mazowieckiego, a w szczególności z naszego terenu, z naszej gminy, tak? Z gminy Brudzeń Duży. W ramach naszych działań utworzone są cztery warsztaty, takie cztery sektory, gdzie uczestnicy mogą próbować swoich sił w przyszłym pozyskiwaniu pracy i dodatkowych jak gdyby źródeł utrzymania. Są to cztery warsztaty. Warsztat terapeutyczny, warsztat gospodarczo-porządkowy, warsztat budowlano-porządkowy i warsztat gospodarczy. Wśród prowadzonych warsztatów przeważa warsztat produkcyjny, gdzie produkowany jest olej, głównie olej rzepakowy, olej lniany, olej z ostropestu, olej z czarnuszki i olej konopny. Ziarno na olej rzepakowy pochodzi z gospodarstwa jednego z naszych prezesów, pana Rafała Nowaka. Stowarzyszenie Witamina Ducha utrzymuje się po części z produkowanego tu na miejscu w siedzibie stowarzyszenia oleju. W siedzibie stowarzyszenia można zaobserwować salę konferencyjną, salę komputerową, dodatkowe pomieszczenia, które służą nam w realizacji projektów dofinansowanych przez na przykład Urząd Marszałkowski czy PFRON, tak, na które staramy się cały czas pisać projekty i pozyskiwać środki. Nasze działania wspiera m.in. ksiądz Jarosław Cichocki, proboszcz parafii Sikórz. Nazywam się Jarosław Cichocki, jestem proboszczem w sikorskiej parafii od 6 lat i chcę kilka słów powiedzieć o Stowarzyszeniu Witamina Ducha, które oceniam bardzo dobrze, bo to te tereny, gdzie są środowiska popelgierowskie, wymagają pochylenia się nad kształtem, troską, czy też ludźmi, którzy gdzieś są wykluczeni społecznie, którzy może pogubieni przez nie swoje winy. Tutaj mogą odnaleźć wsparcie, różnego rodzaju programy i widzę dobre owoce tych inicjatyw, tych programów, gdzie wielu ludzi zaangażowanych lokalnie pomaga, a zarazem czynnie bierze tutaj udział w takiej budowie małych ojczyzn. Ojczyzn, które gdzieś z tych terenów próbują wydobywać dobre charaktery, dobre cechy i powodując, że każda taka działalność oczywiście jest pożytkiem dla lokalnych samorządów, ale też i dla wspólnot parafialnych, które reprezentuję.
Nazywam się Wiesław Załęski, jestem współwłaścicielem rodzinnej firmy Rolbrat, która została utworzona w 1982 roku przez braci Sławomira i Wiesława Załęskich. W tym roku właśnie obchodzimy 40-lecie istnienia firmy. W początkowych latach działalności firma zajmowała się usługami dla ludności, szczególnie w zakresie instalatorstwa elektrycznego, wodno-kanalizacyjnego czy centralnego ogrzewania. Produkowaliśmy też proste maszyny rolnicze typu brony, kultywatory, pługi, a także ocynkowane wiadra. Gdy handel wychodził na ulicę pod koniec lat 80., firma podjęła się produkcji straganów ulicznych. Po przemianie ustrojowej w 1989 roku i wprowadzeniu wolnego rynku firma zmieniła profil działalności na handlowy. Po podpisaniu wielu umów handlowych z podstawowymi i największymi producentami maszyn rolniczych w Polsce, jak i z kilkoma zagranicznymi, firma posiadała bardzo szeroką ofertę dla małych, średnich, dużych, a także usługodawców gospodarstw rolnych. Do sprzedawanych maszyn firma również sprzedaje oryginalne części zamienne oraz zamienniki w sprzedaży stacjonarnej, jak i poprzez sklep internetowy. Posiada również autoryzowany i doświadczony serwis wyposażony w samochody i nowoczesne narzędzia i urządzenia do diagnostyki i serwisowania sprzedawanych wyrobów. Aby zabezpieczyć i udoskonalić kontakt z klientem, firma otworzyła poza siedzibą główną 4 dodatkowe oddziały na terenie województwa mazowieckiego, obejmując tym 80% swoim zasięgiem. Tym oprócz sprzedaży części zamiennych i serwisu i maszyn rolniczych, firma również świadczy usługi rolne, polowe dla klientów. Usługę, jaką świadczymy naszym klientom, świadczymy bardzo nowoczesnymi maszynami rolniczymi sterowanymi GPS-em. Posiadamy w swojej ofercie bardzo nowoczesne i wydajne maszyny takich firm jak John Deere, McCormick, Manitou, Strautmann, Waderstadt, a także firmy krajowej, która ma bardzo szeroki asortyment, Unia Grudziądz. Firma obecnie zatrudnia 45 osób. Są to długoletni pracownicy wyszkoleni w kraju, jak i za granicą, posiadający olbrzymie doświadczenie. Firma również, dbając o swoich pracowników, organizuje co roku weekendy majowe, podczas których organizuje im wyjazdy w różne atrakcyjne części i świata, jak i atrakcyjne miejsca w Polsce. Corocznie, również w okresie maja, organizujemy otwarte dni, na które zapraszamy swoich lojalnych klientów. Bywa, że na takiej imprezie przybywa około 2000 klientów. Fundamenty firmy oparte są na 3 filarach. Pierwszy filar to jest sprzedaż maszyn i ciągników rolniczych, drugi to jest sprzedaż części i serwisu, no i trzeci oczywiście usługi polowe. Jest to o tyle dla nas bezpieczne, że w przypadku mniejszej koniunktury na maszyny rolnicze sprzedaż serwisu, części i usług polowych zabezpiecza nam koszty zakładowe. Mottem firmy Rolbrat jest: rolnictwo jest naszą pasją. Moją dodatkową pasją jest nie tylko nowoczesne maszyny rolnicze, które oferujemy obecnie rolnikom, ale również maszyny, które były stosowane przez naszych ojców i dziadów. Jestem w trakcie tworzenia wystawy rozwoju i ewolucji maszyn żniwnych. Zaczynam od kosy i sierpa, potem jest kosiarka pokosowa, następnie żniwiarka zwana przodownicą, snopowiązałka,
kombaj pierwszy żniwny przyczepiany do ciągnika, produkowany w firmie Bizon, a kończę kombajnem samojezdnym Wistula, który był pierwszym kombajnem zbożowym. To już wszyscy uczestnicy Mazowieckiej Agroligi 2022, etap wojewódzki, trzecia edycja. Wśród nich są mistrzowie w obu kategoriach, którzy będą reprezentowali nasze województwo w konkursie krajowym Agroliga 2022. Wszystkim życzymy sukcesów!